Witam Was bardzo, bardzo serdecznie ze strony Catcher. Zapraszam Was na kolejny odcinek od A do Z. Pytacie się, co u mnie słychać? Miał być 110 level czwartek, a jest aktualnie 105, no. Ponad połowa do 106. Ale dlaczego tak się stało? Szczerze, mnie się nie chciało tego expić. Przez ostatnie gdzieś 3 dni waliłem ściemy z expem, że tak powiem. Ale wiadomo, lepszy 105 niż 102. Aktualnie bawię się troszeczkę w crafting elementów i flaszek. W sumie zacząłem to robić gdzieś 2 godziny temu i powiem wam, że to jest naprawdę opłacalne. No i wiadomo, nie ryję tak psychy ciągłe nawalanie tego mięska. Aktualnie farmię sobie geo, takiego skalniaczka. Głównie interesują mnie tam nasionka mocy, które są mi bardzo potrzebne do flaszek średniej many. Bo wiadomo, jako każdy farmer mięska, mam od groma tych kości, które wiadomo, bardzo łatwo zamienić na flaszki. Drugim powodem, dlaczego to robię, jest żywica, a dokładnie elementy cyjanowe, które chodzą gdzieś, jeśli się nie mylę, od 150 do 200 nawet, więc jest to bardzo przyjemne, bo przy okazji to w sumie robimy, więc wystarczy zrobić około 3 bossy i mamy jeden element cyjanowy. To jest, mi się wydaje, bardzo git. A trzecim powodem, dlaczego to robię, jest psychoexp, bo wiadomo, jako każdy mosiek mam, kurczę, szybką farmę i takie 20 psycho jest spoko wartością, naprawdę. Jeśli do tego dołożymy, że mam w ogóle na piątym poziomie 90% i chcę go dobić na szóstce, więc spoko by było teraz pofarmić geło i później znowu wrócić na mięsko i później znowu to wszystko sobie tam poukładać. Odcinek temu robiłem dla Was konkurs, mianowicie na odcinku Gruby Waldek, więc właśnie idę losować, no zobaczymy, komu wypadnie. Te linka wklejam tutaj i load comments. I co jest, kurde, grane? Co nie działa? Czekaj, kurczę. Jak prywatne wideos. Bardzo serdecznie. To normalnie publika. Jo, witam cię bardzo. Co ty mówisz o zabijaniu? Dobra. Drugi raz odpalimy. Losowanie YouTube. Ale dobra, użyjemy tego. Dobra, wklejamy ten link. I... aha. I to będzie kręcić teraz, tak? Losuję. No i Adam wygrywa Sidum, Halam i Tężec. Kurczę, tylko zapomniałem, żebyście swoje niki podawali, więc Adam, napisz na tym odcinku swój nick i się skontaktujemy. Gratulacje bardzo zwycięzcom i zapraszam na inne konkursy, które odbędą się niebawem. Więc sobie jeszcze trochę posiedzę na tym skalniaczku, ale wiecie, co się wydarzyło? Pamiętacie, jak mówiłem wam o skurwalu babatku w tamtym odcinku? Co nic nie dał? Poszedłem jedyną w swoim rodzaju wieżę i spadł anabolik. Więc jaki to jest RNG, nie? Z tym dropem, z tym wszystkim. Że szok, ale kurde, się zdziwiłem, no. Jednak jest kurwa, jednak człowiek. Hej, jo, 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 zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem i łapkę. Wzium! Jak widać, złapaliśmy sobie teraz podróżnika i chciałem wam powiedzieć, co zamierzam robić przez ostatnie, kurde, dni. Albo, kurde, właśnie w niedzielę jest event. Haha, 4 godziny chyba. To już bym miał 107 level, gdzieś 108. I kurde, nie wiem, czy na te udry gdzieś zbierać. Jak to się nazywa?
tydzień bym musiał zbierać na te udry, 15 godzin dziennie nakurwiać mięso, więc trochę wyzwanie jest, nie? No ale z drugiej strony, no już udry bym miał, nie? Nie wiem, kurde, co robić. Ładny kryciorz za 2K, siadł. Ja chyba to będę trochę palił. Dam rycowi może tarczę. Albo i nie, mam druida jakiegoś, dobrze jest. Dobrze jest. I ryc akurat wywaliło. Jak napisał, że dobra lipy nie ma, nie. No to jest tarn. Nic nie wiadomo. Oj, a on ma chyba egzekutor, nie? No, to jest setny mo, sultan. Sultan. A gryzie mocno dosyć tego ryca, widzę. Ale podróżnik szybko spływa strasznie, widzę, więc jest gitarka. Z podróżnika, co spadło, nie? To ja w szoku, nie? Z tych trollów podróżników, to kurde... Dawno nie widziałem jakiegoś dropa, kurde. No jakby dropło, czaić, teraz bym zdropił koronę lasu 5 gwiazdek, nie? I by było zajebiście. O kurde, a jak klikłem Maryca, pewnie nie ma. A ja zero defa. Oj. Wow. O, chyba padł, chyba padł. Dobra, padł, zajebiście. Głowa podróżnego, co w ogóle daje ta głowa? No właśnie, a co do tego zbierania, troll nam się nie udało niestety, kurde, znaleźć. Zabrali chamy, ukradli od razu, bez pytania. A co właśnie do tego zbierania? Żeby mieć żmija na mięsku przez 1,5 miesiąca bym musiał być 15 godzin dziennie chyba. No, przez 1,5 miesiąca. I mam epika. Kurde, czy to jest warte tyle zachodu? Nie wiem. Ale fajnie by było mieć żmija. Kurde, jak ja bym się lansował z tym żmijem. W sumie nie ma co, kurde, zbierać na tego żmija, bo w sumie te udry, na te udry trzeba uzbierać. I co dalej? Ekuno 115, nie? Trójząb, hańba. I co tam jeszcze? Rękawiczki, pierki. No to Eku całe w sumie. I później co na 120 jeszcze dojdzie Envile? I miłość, nie? Czy pamięć? No to kurde... No nie wiem co robić, ale kurde bym chciał już mieć ten 115 i trójząb, żeby już kurde expić go sobie pomału. Bo w ogóle dobijam na 6, nie wiem czy go expić na 7. Czy te buty mam w ogóle z akły na 4, nie? To mam je rozładowane i myślę, że chyba się nie opłaca już do tego czasu chyba expić je. No ale zobaczymy, nie, jak to będzie. Raczej chyba też w sumie no niby mogę worek expić, ale czy na mośku się opłaca worek expić? No, może się opłaca, no ale nie wiem czy na tym levelu, kurde. Ale kto wie, no, mogę pójść tego szmaciarza, nie, smoka. No i może polecieć. Żmi z niego, no i tyle, nie? No i jestem zarobiony i lansuję się wszędzie. No ale wiadomo, to przychodzi z nienacka. I ostatnio, może pety mam słabe, nie? Motyl bez EQ, 66 level. Ton bez EQ, 65 level, dopiero zrobiony. Szpiluś ma jakiś tam EQ, zaraz wam pokażę. Ma 2 HP-ki i pancerz sobie na niego ogarnąłem. No to Szpiluś w miarę już trochę tankowaty, nie? Coś tam HP ma 3,5 prawie. Dotuś się może wywalić. Na Dotusia trzeba kupić jakieś EQ, tak samo na motyla, ale na motylu chcę mieć kurde basteje. Bo to działają, że więcej ma ataków też dystansowych, nie? I więcej daje w dystans. Więc leczenie jest chyba atakiem dystansowym. Takim dystansowym. Defensywnym, przepraszam. I kurczę, i powinno być gitara, nie? Z tym motylkiem. I też na przykład nie lubię z tonem chodzić takich na przykład geol, dłużków, bo kurde, daje te swoje koncentracje, gruboskórności, wiadomo. Na bossach takich jak teraz byłem na DZ-cie, no to jest bardzo przydatne, ale na takich kurde bossikach
To nie ma co. Będę go, raczej będę schodził z dwoma pytami. Jedynie jak kasowe będę robił, to będę chodził z trzema pytami. A tak to będę mu tresurę robił za to, nie? Że go nie expię normalnie. Bo wiadomo, później dotuś to będzie zbawienie, nie? Ale damage ładny, kurde, na nich już mam. O, tak, kiedy ja tak czwórkę robiłem, nie? Jednak kilka leveli, kurde, dało co. Jest smok pełnym ekspresem poleciał. O, a to wtedy była dopiero sensacja, co? Se poszedł jakiś łeb z trzema petami i żmija zdropił. No fajnie by było, no ale też bym z Ignatem na przykład nie pogardził, szczerze. Nawet jakimś Imicido czy Oktawą. Jednak epic to epic. No ale chyba będziemy walić to normalnie. Nie ma co tutaj czasu przedłużać. No chyba, że wbije mi zatrucie i mi się trzy pety wyjebią przez to. Ale raczej chyba nie. Chwila prawdy. Dobra. O, na kruka poszedł, dobra. Też zatrucie, nie? To jest coś pięknego u niego. W ogóle chciałem dać metki, ale już. Chyba padł teraz, chyba padł. Jakbym teraz kliknął i tutaj by coś się pokazało. A może nie, padł. Jeszcze szansa jest na epika. No, szansa jest. Patera. Dobra, jednak nie zadziałało. Ale rary jeszcze może być. No pustki, nawet itemka nie dostałem. No to nic, zapraszam was do tego. Tam próbowałem z petami sobie solo TZ-a. Z petami. Zapraszam was do oglądania. Tak ogólnie to się żegnam. Wiem, co się wpakowałem, już nie wrócę. Co mi odbiło, żeby kłaść te szali duszę. A może sprzedam wszystko, żeby uciec teraz, wyjść. Wszystko sprzedam, kurwa mać. Przecież nie mam nic, nie mam nic, nie mam nic, nie mam szans. Muszę być, muszę żyć, muszę grać. Ciągle źli, znowu pis, życie sam. Mów mi mieć, nie mów wzór, kurwa mać. Pozwól mi zabijać każdy krzywy uśmiech. Przypominam sobie szepty, wiem, że już nie usnę. Duże dzieci, każde z nich ma wjazd pod górkę. Duże dzieci, małe serca, każde kocha zanim umrze. Ej, ej, a ja zanim umrę, chciałbym poczuć chociaż raz pierdolone szczęście, a nie strach, strach. Zanim umrę, chciałbym kochać swoją twarz. Później oddać wszystko wam w MP3, smutny trap, trap. Rekuję z katym bacie, mój dobry humor. Balę joya i myślę, co wszyscy czują. Co knują za plecami świnie. Jak przeżyję piekło, dam wam tanie bilet, ej. Czy w ogóle coś znaczy, chwila by runąć. Myślę, czy mamy coś więcej niż duszę pod skórą. Ile brakuje, by zacisnąć szyję, ej. Jak przeżyję piekło, dam wam tanie bilet, ej. Bez tlenu pod wodą cierpiałem. Przez to pomysły się rodzą jak diament. Każda kropla drąży skałę. Widzę kontury, jakie tworzy talent. Ty zobacz, jak już latam, opanowałem lot. Nie powiem ci przepraszam, jak więcej da mi los. Ja nigdy się nie wracam, chcę być daleko stąd. Ja nigdy się nie wracam, chcę być. Ty zobacz, jak już latam, opanowałem lot. Nie powiem ci przepraszam, jak więcej da mi los. Ja nigdy się nie wracam, chcę być daleko stąd. Ja nigdy się nie wracam, chcę być. Ja nigdy się nie wracam, każdy dzień jak trans. Mam życie jak z obrazka, nie możesz tego zabrać. A kiedyś było AA, nieważny tamten rozdział. Ja to przykład tego, że w tym życiu wszystko można. Naszych gwiazd nie widzą, nawet ciskiem minimy. To kilka ślepych twarzy, kilka sprawiedliwych. Zamknij skarbie drzwi, nie ma wstępu do świątyni. Później otwórz się i nie mów na głos, jak to zrobimy. Nienawidzę tej drabiny postępowań. Wszystko musi być od A do ostatniego słowa.